Taka informacja do wszystkich, mnie tam nie ma w Karpaczu z nimi. Ja jestem w Szwajcarii, kompletnie gdzie indziej. Niestety nie ma mnie w Karpaczu. W momencie, w którym zostawiłam telefon w łazience, coś się dzieje. Muszę wam to pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widać. Sorry, że ja tak wyglądam, ale ja się tak jaram takimi rzeczami. Generalnie ja uwielbiam true crime i takie rzeczy. Ale słuchajcie. O, widać, kurwa, mam nadzieję. Patrzcie, tam, widzicie to światełko tam? To jest, widzicie? To widać, no widać, widać, o mój Boże, to widać. Dobra, okej. Normalnie, tam nie ma stoku, tam nie ma już stoku. Tam jest taka gigantyczna, opuszczona chata na takim kamieniu, tamo. I tam jest, i ja się dzisiaj, kurwa, dzisiaj rano stałam, się zastanawiałam, co to jest, co tam jest. I teraz tam jest światło i, gdzie to jest? Tam jest światło i czegoś tam jakby szukają. Tamo, widzicie to, prawda? To widać. I ja mam chujowy telefon, mam chujowy aparat, ale widać dosłownie, jak ktoś tam z taką wielką latarką, widać, jak ktoś tam z taką wielką latarką czegoś szuka, jak ta chata się podświetla. I mój brat myśli, i cały czas, i mój brat myśli, że to jest opuszczony hotel. Ale ja jestem mega ciekawa i tak jakby ta historia nie ma żadnego conclusion, nie ma żadnego zakończenia, ja nie wiem, co tam się dzieje. Po prostu chciałam się z wami z tym podzielić, bo to jest mega ciekawe i... Ja pierdolę, co tam się dzieje? Ale jeszcze... To nie może być tak, że sprawdzają stok, bo kończą sprawdzać to o 16, zaczynają sprawdzać stoki i nie ma... Jest 6, tak? Tak jakby jest 18, nie... Tak jakby to by nie zajęło 2 godzin, ale tam nie ma stoku! Tam nie ma stoku! Ale to jest dziwne. Jeszcze to musi być wielka latarka. Po prostu się chciałam z wami podzielić tą mega ciekawą częścią.